pełna integracja. Myślę, że dzisiaj fantastyczne warunki, fantastyczna pogoda, więc jest czas na to, żebyśmy się wspólnie poznali. Ja z wielką przyjemnością poznaję nie tylko zawodników, ale też ich rodziny. Zresztą już tutaj wiele zapytań, prawda, czy można tutaj w sobotę, w niedzielę, czy w wolnym czasie w jakiś sposób przyjemnie, familijnie spędzić czas. Oczywiście na to mają panowie gwarancję. Bardzo fajna forma spędzenia wolnego czasu. Dzisiaj mieliśmy okazję pouczyć się paru zagrań golfowych. Była to moja pierwsza styczność z golfem i myślę, że jak na pierwszy raz to spodobało mi się to. Myślę, że jest szansa, że jeszcze zawitam tutaj na tym polu golfowym i popróbuję gdzieś tych różnych zagrań, które dzisiaj też trenowaliśmy. Początki są trudne. Trzeba przyznać, że na to trzeba troszeczkę czasu, ale marża postępu jest bardzo duża. Bo na początku to zawodnicy się dziwią, że trafią w piłkę, a później się dziwią, że nie trafili. No ja widzę tutaj duży potencjał, ale oczywiście to jest zabawa dla nich, oni mają inne cele. Pole golfowe Mazury Golf & Country Club jest to jedno z większych pól golfowych w Polsce. Ma powierzchnię około 90 hektarów. Mamy w zasadzie dwa pola golfowe, jedno duże, 18-dołkowe klasy mistrzowskiej oraz pole treningowe, 6-dołkowe. Mamy zajęcia pierwszego kroku, na które chętnie zapraszamy, każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18. Zajęcia kosztują 35 zł, nie trzeba się na nie umawiać. Posiadamy hotel oraz restaurację, 20 pokoi hotelowych w klubie golfowym oraz 21 apartamentów położonych na samym polu golfowym oraz restaurację czynną codziennie. Można coś zjeść po rundzie albo w trakcie rundy pomiędzy dołkami. You know, it's difficult because it looks very easy, but it is not easy at all. It's nice that we have some kind of lesson for the people who know how to play golf. So it's beautiful, the weather is amazing. So yeah, it's really been a good night so far. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na pole golfowe Mazury Golf & Country Club na Terkach pod Olsztynem, gdzie wszyscy bardzo miło spędzicie czas.